Już pół roku, proszę państwa, musi się bronić przed sądem rejonowym w Gorzowie. Obrońca nienarodzonych dzieci, wolontariusz Fundacji Pro Prawo do Życia. I właśnie pan Kazimierz Sokołowski, wolontariusz, jak wspomniałem, Fundacji Pro Prawo do Życia, jest naszym gościem przy telefonie. Dzień dobry, witam pana bardzo serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry. Jest pan wolontariuszem fundacji, czyli pracuje pan dla niej społecznie, za darmo, czy bierze pan pieniądze? Jak najbardziej, społecznie i za darmo. Wraz z przyjaciółmi tutaj z Gorzowa, też wolontariuszami Fundacji Pro Prawo do Życia na terenie Gorzowa, ale nie tylko. Mhm. Od paru lat tam prowadzimy różne takie działania w obronie życia. Próbujemy poruszać sumienia, wpływać na zmianę prawa, które no, naszym zdaniem jest w tej chwili barbarzyńskie, no bo pozwala zabijać dzieci nienarodzone. No właśnie, mimo takich działań trafił pan przed oblicze wymiaru sprawiedliwości. Proszę nam i naszym słuchaczom wyjaśnić, za co i przez kogo został pan wezwany tam. Docierały do nas informacje, że w szpitalu gorzowskim dochodzi, co prawda sporadycznie, ale dochodzi do zabicia dzieci ze względu na ich stan zdrowia. Taką informację oficjalną uzyskaliśmy w ramach dostępu do informacji publicznej poprzez zapytanie Fundacji Pro Prawo do Życia. No i w związku z tym postanowiliśmy, że nasz samochód z odpowiednimi banerami ustawimy na parkingu przed szpitalem wojewódzkim. Uczyniliśmy to w lutym tego roku i jeden z banerów przedstawiał właśnie dziecko abortowane w 22 tygodniu ciąży. Również były tam napisy na tych banerach, między innymi, że w gorzowskim szpitalu zabijają dzieci nienarodzone, jak również, że politycy decydują, aborterzy mordują. Mhm. Bardzo szybko nastąpiła reakcja na skutek donosu jednego z lekarzy. I, tak, to konkretnie chirurg dziecięcy i dwóch innych jeszcze tam osób. Tak. Policja wszczęła śledztwo. I to było śledztwo o wykroczenia z artykułu 51, paragraf 1 kodeksu wykroczeń. Tak. Że właśnie przez drastyczne obrazy wywołałem zgorszenie i zakłóciłem porządek w miejscu publicznym. I tutaj działania organów były bardzo szybkie i dynamiczne, bo wezwanie to mi dosłownie do domu przywieziono, nie tam pocztą, tylko do domu. Mhm. I finał był taki, że nie minęły dwa tygodnie od ustawienia tego samochodu i otrzymałem z gorzowskiego sądu już wyrok nakazowy, czyli bardzo szybko. Nie uznał za winnego wywołania zgorszenia w miejscu publicznym. Wymierzono mi w związku z tym karę grzywny, a takie wyroki zapadają bez udziału stron, czyli nawet nie byłem na rozprawie, no bo to jest sprawa taka dosyć prosta. I poprzez Fundację Pro Prawo do Życia skorzystałem z takiej bezpłatnej pomocy prawnej Instytutu Kultury Prawnej Ordo Iuris. Korzystając z tego, odwołałem się od tego wyroku. Mam ze sobą dwie rozprawy, trzecia jest przede mną, będzie 22 października. A w międzyczasie w tym samym temacie, w tej samej sprawie z donosu dwóch innych osób otrzymałem kolejny wyrok nakazowy właśnie pod koniec sierpnia, od którego też złożyłem odwołanie i czekam na wyznaczenie terminu rozprawy. A który to sąd wydawał te zaoczne wyroki? Sąd rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim. Sąd rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim. Brawo. Proszę powiedzieć, jak pan odpowiada na te argumenty, które też można usłyszeć od tych, którzy tak wprost pana zaatakowali, którzy się oburzają na to, tak, że naraża pan dzieci na oglądanie takich ostrych zdjęć, chociaż zaznaczmy prawdziwych. Jak pan im odpowiada? No właśnie, co charakterystyczne, te osoby jakby występują w imieniu dzieci i głównym argumentem jest, że dzieci widzą takie ostre obrazy. Powiem tak, gdyby faktycznie te obrazy wywoływały skutek negatywny u dzieci, to przez 15 lat, odkąd Fundacja Pro Prawo do Życia eksponuje w przestrzeni publicznej te obrazy, przez te 15 lat na pewno znalazłaby się ekspertyza, która by udowodniła, że ten negatywny wydźwięk jest w świadomości psychice dziecka i by to był argument przedstawiany w sądzie. Nie ma czegoś takiego. A czy nie jest czasem tak, że to bardziej dorośli mają problem z tymi obrazami, a nie dzieci, wbrew pozorom? Ja myślę, że tak. W uzupełnieniu, od ponad dwóch lat, no prawie trzy lata, stajemy co miesiąc w centrum miasta właśnie z takimi banerami. Mówimy publicznie przebłagalny różaniec za grzech legalnej aborcji.
I przez ten długi okres czasu naprawdę już się sporo dzieci przewinęło z rodzicami i widziałem, jaka jest reakcja. Dzieci najnormalniej w świecie, jeżeli już, to się pytają rodziców, co to jest. Ja widzę, że problem mają właśnie rodzice, co tym dzieciom odpowiedzieć. Jak powiedzieć, że dorośli po prostu zabijają dzieci. Także myślę, że tutaj faktycznie dorośli mają problem, tak? Jest to pewien rodzaj wyrzutu sumienia prawdopodobnie, tak? Myślę, że tak. I widać, że nie byłoby problemu, także przy okazji tej sprawy, gdyby tych drastycznych zdjęć rozerwanego ciała dziecka nie było. Ale myślę, że jestem przekonany, że warto bronić tego przekazu, gdyż jest to taki obraz prawdy, a prawda sama się broni. I w tej propagandzie takiej zakłamania mówi się o zlepku komórek, że to nie jest jeszcze człowiek. A tu nagle szok. Widać rączki, nóżki, główkę. I ci propagatorzy aborcji sami przecież w różnych tam wypowiedziach publicznych przyznawali, że trudno jest głosić hasła typu aborcja jest okej, mając w przestrzeni publicznej zdjęcia abortowanych dzieci, które są ich jakimś takim niemym krzykiem. I dlatego także taki atak was spotyka z każdej strony prawdopodobnie. Myślę, że tak. Dzisiaj zabronią pokazywania takich obrazów, tak? A jutro pójdą dalej i nie będzie można wielu innych rzeczy zrobić i powiedzieć. Dlatego jestem święcie przekonany, że trzeba bronić takiego przekazu. To jest jeden z wielu przekazów, bo przecież fundacji działających na rzecz obrony życia jest dużo. To jest jedna z dróg i myślę, że cenna, bo mówię, dzień dzisiejszy to na dzień dzisiejszy obraz przemawia, nie tyle słowa, to tak, prawda, ale obraz. Tak, mamy taką epokę obrazkową, to prawda. A proszę powiedzieć, czy wyrok teraz 22 października, tak, będzie zasądzał ten sam sąd, ten sam nawet skład sędziowski, który wydawał już te wyroki zaoczne na pana? Nie, to jest inny sąd. To jest inny sąd już, tak? Jednoosobowy i inny sąd. Mhm. Także tutaj widać, że ta druga rozprawa, która też się szykuje, czekam na termin, to już jest, to też będzie inny skład, także w ramach losowania wychodzi. Także to są różni sędziowie. Rozumiem. I gdyby nie ta pomoc Instytutu Ordo Iuris, rozumiem, że zostałby pan po prostu z tym sam i jeszcze pewnie z finansowymi problemami, żeby się bronić, tak? Tak, tutaj ta pomoc Ordo Iuris jest niesamowita, bo jak przygotowali odwołanie, to była dosłownie książka, czyli wyroki z całego kraju. To jest ponad 100 różnych wyroków, gdzie 90% właśnie jest pozytywnych, tak? Czyli broniących jakby swobody i możliwości tej wypowiedzi właśnie w formie takich banerów. Mhm. Także to takie opracowanie jest niesamowite, tak? Opracowanie prawne, które można było dołączyć do odwołania. Poza tym adwokat, który mnie reprezentuje, również właśnie tutaj z ramienia Ordo Iuris występuje. Także jestem spokojny. No niezależnie od tego, jaki wyrok będzie, to jestem przekonany, że trzeba tą drogą iść. Trzeba dawać świadectwo prawdy. No tutaj jest nadzieja, 22 również, czyli w dniu, kiedy ja będę miał rozprawę, to przecież przed Trybunałem Konstytucyjnym staje temat aborcji eugenicznej, tak, ze względów eugenicznych, no właśnie. Także może będzie jakieś przełamanie, tak? No miejmy nadzieję. Bardzo panu dziękuję za rozmowę, za podjęcie telefonu. Również dziękuję, pozdrawiam wszystkich. Wolontariusz Fundacji Pro Prawo do Życia, Kazimierz Sokołowski, był gościem Wielkopolskiego Popołudnia z Radiem Poznania.